Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Projekt Ink i dzisiaj pokażę Wam bardzo coś fajnego. Widziałem to w necie i bardzo mi to zaimponowało, bo to jest taki tatuaż, który jak się znudzi, to można go wrzucić na kompa, obrobić odpowiednio i zmieni totalnie swój przebieg. Zobaczcie ten tatuaż. Na nim widocznie jest Rick i Morty. I na początku wydają się totalnie zwyczajny. Dwóch gości patrzy na zieloną plamę, ale co zaraz się wydarzy, będzie niesamowite. Sami widzicie, efekty, które są wstawione w ten tatuaż, są niesamowite i każdy może swój tatuaż super, mega fajnie stuningować. I to nie jest przypadek, że jestem ubrany teraz na zielono i że za mną jest ściana zielona. To wszystko jest do zrobienia w odpowiednim programie, także Wam teraz narzucę ciekawą ciekawostkę i widzicie, co się teraz dzieje na mojej koszulce. Tak samo jest w tym przypadku tego tatuażu. Zielona plama, to tak zwany green screen i można odpowiednio w programach manipulować, operować, zmieniać obraz na tym tle. Kolor zielony jest do tego przeznaczony. To taka ciekawostka, ale też teraz taka krótka informacja. Bo wiele osób narzekało, że co ty robisz, takie pierdoły. Nagrywasz filmiki o Anglikach, którzy wytatuowali sobie tatuaże, wytatuowali sobie za 100 euro jakiś tatuaż na czole, o jakichś tam innych hipsterach, o pierwszych tatuażach, o ciekawostkach z neta, o jakichś tam dziwolągach. Mam 14 lat i mam tatuaż. Słuchajcie, ja dla Was nagrywam różne ciekawostki ze świata tatuażu i wiele osób najprawdopodobniej by tych informacji nie uzyskało, by sami tego nie sprawdzili, a ja jednak siedzę w tym świecie i widzę, co się dzieje. Więc podzielone to na dwie grupy. Tych, którzy nie chcą oglądać tych ciekawostek i ci, którzy oczekują tych ciekawostek. Dajcie też w komentarzu znać, co Was interesuje. Czy Was interesują takie ciekawostki jak ten tatuaż teraz, bądź takie ciekawostki, co zrobili Anglikowi na czole, albo inne komentarze odnośnie tatuażu w necie, czy ten pan, który twierdził, że tatuaż to choroba psychiczna. Tatuaż na swoim pięknym ciele. Czy Was takie filmiki interesują, a bym wyławiał z internetu, czy nie? Czy wolicie konkretne informacje na temat tatuażu? Czy tatuaż boli? Ile kosztuje tatuaż, techniki tatuażu i wszystko związane z tym. A tak, z ciekawości powiem Wam tyle, co Was czeka w kolejnych odcinkach, ponieważ jak kilka osób mogło zauważyć na Instagramie moim i na Facebooku, lub też na live'ie, na kanale, byłem u Silasa, wykonałem sobie w tym samym dniu tatuaż, a chwilę prędzej wykonałem sobie usunięcie tatuażu, więc to Was czeka w kolejnych odcinkach i też różne ciekawostki, które jeszcze Wam nie zdradzę. Także bądźcie czujni, dajcie w komentarzach znać. Możecie wylewać Wasze żale, możecie chwalić to, co jest ok. Także teraz pole do popisu. A Wy dajcie znać, czy ten tatuaż Wam się podobał. W ogóle dajcie wszystko znać, co byście chcieli. Obserwujcie Projekt Ink na Instagramie, na Facebooku, bo to ważne. I subskrybujcie, aby nie przegapić żadnego odcinka, nawet tego kiepskiego. Dziękuję bardzo, hej.